Siemanko, to już dziś gala w Arabii Saudyjskiej, na której dojdzie do walki Anthony Joshua kontra Francis Ngannou. Ostatnio staje się to już tradycją, że te duże walki bokserskie, duże gale przeniosły się na Bliski Wschód, do Arabii Saudyjskiej. Tym samym drugi raz w ringu zamelduje się Francis Ngannou, który jak wiemy jest zawodnikiem wszechstylowej walki wręcz, czyli MMA. I trzeba przyznać, że ta walka jest w zasadzie możliwa, dlatego że Francis Ngannou świetnie zaprezentował się z Tysonem Furym. Tą walkę minimalnie przegrał, dla niektórych nawet tę walkę wygrał. Różne były opinie środowiska, ale na pewno była bardzo wyrównana. No i w tej właśnie walce miał nawet na deskach Tysona Furego. Tyson Fury zaprezentował się trochę poniżej oczekiwań. To wszystko dzisiaj jest nieważne. Ważne jest to, że dzisiaj Francis Ngannou jest poważnie traktowany. Wydaje się, że jest wyzwaniem dla Anthony'ego Joshua i o ile przed pierwszą walką Ngannou, czyli z Tysonem Fury, mieliśmy taki freak fight, wszyscy myśleli, że Tyson Fury łatwo pokona Francisa Ngannou, tak tutaj szanse ewidentnie Ngannou urosły. Jest to waga ciężka dwóch wielkich zawodników, dlatego łatwo o knockout i łatwo o szanse dla Francisa Ngannou. I musimy sobie odpowiedzieć, co wiemy o Ngannou. Przede wszystkim rozmiary. No jest to duży zawodnik z bardzo silnym uderzeniem. Wiemy już po pierwszej walce, że ma tą czutkę bokserską, że to nie jest zawodnik MMA, który jest cepiarzem, który wchodzi do tego ringu i ciężko mu trafić swojego rywala. Niewątpliwie ma pomysł na zachowanie w ringu, ma dobrą reakcję na ciosy swojego przeciwnika. To wszystko mówię w oparciu o tą pierwszą walkę z Tysonem Furym. Kolejna ważna rzecz, nie odpuszcza, nie oddaje pola, w pół dystansie wyprowadza dużo ciosów, nawet jeśli nie trafia, no to jest przygotowany. Przebieg tej pierwszej walki z Tysonem Fury wyglądał tak, że nieco się cofał, ale przy każdej możliwej okazji atakował Tysona Furego, był nastawiony na kontrę, był nastawiony na wejście cios w cios. Tego pola nie oddawał i to samo powiedział na jednej z konferencji przed tę walką z Anthony'm Joshua. Powiedział tak: w każde miejsce, które będę miał wolne, uderzę. Nie pozostawię żadnej okazji niewykorzystanej. Wydaje mi się, że Francis Ngannou nie żartuje. Jeśli chodzi o specyfikę jego boksu, na pewno widać było tą szeroką gardę. Dużo razy zmieniał swoją pozycję. Jeśli chodzi o timing, no to jak mówię, trafił Furego fantastycznie jednym z ciosów. Było jeszcze kilka takich akcji cios na cios. Był przygotowany i ten timing wydaje się u niego dobry. Jeśli chodzi o kondycję, w tej pierwszej walce Ngannou widać było kryzys kondycyjny w szóstej rundzie, ale wydaje się, że dosyć łatwo go zażegnał. Siły zachował tak naprawdę do ostatniej rundy, także wydaje mi się, że ta kondycja jest poprawna, chociaż tempo tej pierwszej walki nie było jakieś oszałamiające. Dość powiedzieć, że panowie zadali dosyć mało ciosów, jak na 10 rund, tutaj statystyka. No i co też widać w tej walce, że Ngannou nie wyprowadzał wielu ciosów prostych. Dość powiedzieć, że te jego ciosy proste, no to nie były jaby, to po prostu były takie silne ciosy przednią ręką. Nie były to szybkie ciosy i tutaj właśnie kolejna sprawa, Ngannou nie jest szybkim zawodnikiem, przynajmniej tak nie wyglądał w tej pierwszej walce, ale w tym starciu z Anthony'm Joshua wydaje się, że Ngannou będzie jeszcze lepszy, jeszcze lepiej zmotywowany, będzie niosła go ta pierwsza walka i benefity, które wynikną właśnie z tej drugiej walki, które szanse, które może jeszcze dostać w kolejnych starciach. Warto dodać, że ta walka jest szansą i dla Ngannou i dla Joshua, bo zwycięzca właśnie tej walki ma zmierzyć się ze zwycięzcą walki Fury kontra Usyk, a więc to jest taki trochę eliminator i ta walka ze zwycięzcą drugiej potyczki, czyli Fury Usyk, będzie już o totalne mistrzostwo w wadze ciężkiej, zwycięzca zgarnie wszystko. Ale musimy sobie również powiedzieć parę słów o Anthony'm Joshua. Jakiego Joshua zobaczymy w tej walce? Nie da się ukryć, że Joshua od porażki w pierwszej walce z Andym Ruizem to nie jest już ten zawodnik, którego widzieliśmy na początku kariery, którego widzieliśmy na ringach brytyjskich, czyli takiego punchera, który idzie, uderza z każdej płaszczyzny, który jest efektowny, który zasypuje swoich rywali ciosami. Po tej walce, jak wiemy, z Andym Ruizem, to jest już zawodnik, który walczy bezpieczniej, który walczy bardziej na dystans, jest ostrożniejszy, ale trzeba przyznać, że pomimo tego, że jest ostrożny, no to trochę jak Władimir Kliczko, nadal nokautuje swoich rywali, nawet jeżeli kilka rund jest nudnych, potrafi zadać taką kombinację, którą kończy swoich przeciwników. Dodatkowo Joshua ma tutaj wiele do zyskania, jeśli chodzi o reputację, jeśli lepiej zaprezentuje się z Francisem Ngannou niż Tyson Fury.
Warto dodać, że już lepiej zaprezentował się w innej korespondencyjnej walce z Otto Wallinem. Tutaj no pamiętamy ten przebieg, kiedy Fury walczył z Otto Wallinem. No tam było dużo krwi. Fury miał naprawdę problemy z tym Szwedem, a Joshua łatwo tę walkę wygrał przed czasem. Także najgorszym, co moglibyśmy zobaczyć w tej walce, to takie wyczekiwanie. Bo tak jak wiemy, Ngannou czekał na Fury'ego, Joshua w ostatnich walkach też troszkę czekał, troszkę tych czasów było mniej. Także żebyśmy nie mieli tej sytuacji, że obaj przeciwnicy czekają jeden na drugiego, ale wydaje mi się, że nie, że Ngannou tutaj będzie dążył do pół dystansu, Joshua może klinczować, ale na pewno tu powinno być dużo ciosów, to jest waga ciężka, dodatkowo Ngannou jest 8 kg cięższy od Joshui, on tutaj na pewno chce znokautować Joshui, no bo na punkty, nie ma co ukrywać, będzie ciężko mu to wygrać. Ostrzeżenia do Antonego Joshui spływają z całego świata, widziałem już kilka takich opinii, ale przywołam taką jedną, tutaj zawodnika, który sparował z Francisem Ngannou. Chodzi mi o Joe Joyce'a, który jest pod wrażeniem siły Ngannou, opisał ją jako niewiarygodną. Ostrzega właśnie Joshuę, że warto trzymać się z daleka, tak aby tą walkę wygrać. On sparował z Francisem Ngannou przed swoją walką z Danielem Dubois, czyli było to już ładnych parę lat temu, kilka lat przed debiutem Francisa Ngannou. No a już wtedy Ngannou podobno bardzo ciężko trenował boks. I warto również podkreślić, że Ngannou chciał być przez wiele lat bokserem, no jego życie potoczyło się inaczej. Tak jak on mówi, musiał wybrać ścieżkę MMA, bo nie miał warunków do uprawiania boksu. Był już dosyć wiekowym zawodnikiem, kiedy tę karierę sportową swoją rozpoczął, dlatego wybrał MMA. Dlatego my dzisiaj możemy tylko się zastanawiać, co byłoby, gdyby Ngannou wybrał karierę bokserską, a nie we wszechstylowej walce wręcz. Tak czy inaczej, Ngannou w tym boksie jest, daje nam walki i zarabia duże pieniądze. Jeśli chodzi o mój typ, wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tutaj dobrej postawy Ngannou w tej pierwszej walce, wydaje mi się, że Anthony Joshua powinien wygrać z Francisem Ngannou i powinien zrobić to przez knockout. Przypomnijmy, że przeciwnicy walczą na dystansie 10 rund. No i to tyle ode mnie. Walka i cała gala zapowiada się bardzo ciekawie. Dodatkowo jest fajny co-main event, czyli starcie Zhilia Zhanga z Joe Parkerem. Tutaj emocji też nie zabraknie. Potworna waga wielkiego Chińczyka. Joe Parker po wygranej z Wilderem. Tutaj emocji też wydaje się, że nie zabraknie. Kto wie, może to nawet będzie starcie, które skradnie show. Do tego Madrimov, także Justice Huni. Ta walka, ta gala cała naprawdę zapowiada się znakomicie. Kolejny raz Arabia Saudyjska organizuje wielkie boksy. Ja się z wami już żegnam. Na razie, siemanko.